Cześć, z tej strony Christian.pl. Dzisiaj zagramy sobie w Deluxe Skiamp 4 wersja 1.6.2. Zapraszam do oglądania. Pod ostatnim filmem wbiliście naprawdę nieoczekiwaną liczbę łapek w górę. Całe 52 łapki w górę. Dziękuję wam za to bardzo. I mam nadzieję, że pod tym filmem będzie co najmniej 30 łapek w górę. Jeżeli tak będzie, nagram kolejny odcinek z skoków narciarskich. Okej, to przenosimy się do gry. Ja dzisiaj sobie poskakam Andreasem Wellingerem, bo ten skoczek mnie na razie zaskakuje. Piękna postawa i na podium jest bardzo dobrze w konkursach Puchara Świata. Jak wiemy, Kamil Stoch już tylko wygrywa 40 punktami przed Stefanem Kraftem, więc Stefan Kawiuszka go wyprzedzi i Kamil Stoch nie wygra klasyfikacji generalnej konkursu Puchara Świata 2016-17. Ok? Teraz skoczymy na Oberstdorfie, wielkość skoczni 213 metrów. Ja od razu mówię, że w tą grę nie grałem rok. Ostatnio, mój ostatni skok dałem 20 marca 2016 roku, rok wcześniej. I zainstalowałem sobie dzisiaj tą grę, żeby sobie nią pograć, może nagrać sobie YouTube właśnie. Może zrobię z tą serię, nie wiadomo. Zależy, jak będą łapki w górę. Oczywiście 30 łapek w górę i kolejny odcinek z, jak powstałem, z Deluxe Skyjump 4. Ja bardzo lubię skakać na skoczni w Lillehammer, bo tam oddaję co najmniej 120 metrowe skoki i lubię na niej wygrywać. W ogóle Oberstdorf, ta duża skocznia mi nie pasuje. Zapomniałem wspomnieć, że gram nie w pełną wersję, tylko w demo, bo na pełną wersję nie chce mi się na razie kupować, ale może jak będzie pod tym filmem 100 łapek w górę, to nagram odcinek z pełnej wersji, może kiedyś. Okej, okay, Andreas Wellinger oddaje swój skok. Leć, Niemiec, leć! 110 metrów. Andreas Wellinger. Jakieś niebywałe skoczyło mi 100, mam już 149 subskrypcji, jeżeli nie, to mnie poprawcie, ale nie wiem, kilka dni temu robiłem specjalną na 100 subskrypcji, już mam 149 subów, no to jest po prostu niemożliwe, ja w to nie wierzę, jak 50 subskrypcji mogą mi wskoczyć w kilka dni, jak ja zbierałem 100 subskrypcji w jeden rok, a tyle subów mi ten przybyło w kilka dni, no to jest coś niebywowego, ale wam bardzo dziękuję. Może będzie specjal na 200 subskrypcji za tydzień, nie wiadomo, ale okej. Właśnie mam już zanadrzył, miał kilka filmów, więc łapkujcie filmiki, łapkujcie, będzie wszystko dobrze, bo już mam poradniki przygotowane dla was. Będzie na pewno wszystko na YouTubie, wszystkie filmy będą puszczane regularnie, mój kanał rozwija się, już macie. Dam wam w tym filmie link do mojego plus, tam będą moje link, te grafiki kanału, intra, outra, no i różności, takie różne. Subskrybujcie oczywiście plus, mam też mój kolega, QuadyPlay, możecie go subskrybować, dam wam link do jego kanału. On pomógł mi się rozwinąć na YouTubie. Żaden inny człowiek, ani YouTuber nie pomógł mi się tak bardzo rozwinąć jak on. On namówił swoich widzów, żeby mnie bardzo dobrze subskrybowali. Oczywiście ja go też subuję, ja też namawiam moich widzów, żeby go subskrybowali, więc macie link w opisie. Musicie dać mu subskrypcję, bo on mi dał mi więcej tego wszystkiego, linki w swoich filmach, mam wszystko, dziękuję bardzo, zrobiłem mu grafikę na kanał. On też będzie mi chyba zrobi intro. Mam, no i co chciałem jeszcze powiedzieć? Kolejna rzecz, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Jestem najlepszym youtuberem mojej wsi. Ja mieszkam we wsi, nie w mieście, no mogę się pochwalić, nie mieszkam w mieście. Mieszkam we wsi Siedliska. No i tu w Siedliskach jest kilku youtuberów, w tym QuadyPlay, Davis11 i BullionTVSport. Oni mają, QuadyPlay ma 71 subskrypcji, Davis11 50, a Bullion ma 20. Okej, okay. No i ja chcę tak samo im gratulować za tyle, że tyle przebili, ale
Nie ma popularniejszego youtubera ode mnie, który by miał taką liczbę subskrypcji, naprawdę. Ja mam 149 subów i jestem najpopularniejszym youtuberem w mojej wsi. Nie wiem, czy w gminie i w powiacie, ale jestem naprawdę najpopularniejszym youtuberem mojej wsi siedliska. Siedliska, jestem najpopularniejszym youtuberem. Więc subskrybujcie mój kanał, oczekujcie więcej takich materiałów, jeżeli chcecie oglądać moje filmy, a ja się przenoszę do gry. Andreas Wellinger, Lillehammer i daleki skok, 125,5 metra, ładnie. Drugi skok Andreasa Wellingera. Oby go nie zepsuł, oby. I szybuje. To będzie chyba daleki skok, 119,5 metra, ładnie. Kolejny skok, to już druga seria. Bo ja mam demo, wiadomo, że tylko dwóch skoczków może wysetować. I leci daleko, ale niestety nie usta tego skoku. 198 punktów łącznie. Ale wygrywam ze Stefanem Kraftem. Chyba jednym punktem albo kilkoma dziesiątymi. Szybko to trochę idzie ta rozgrywka. Już nagrywam 6 minut. Mam dużo dzisiaj na... Nagrywam bardzo długi dzisiaj odcinek, chyba 10-minutowy, jak się nie mylę. Ogólnie mogę wam powiedzieć, że dziękuję za łapki pod ostatnimi filmami. Specjalnie na 100 subów też ładnie się wziął, mam tam chyba 30 op w górę. Nie patrzę tego dokładnie. Komentarzy też wiele pod zrobienie nowej grafiki jest. Nowej grafiki, bo ja opanowałem technikę i mogę robić bardzo fajne grafiki na kanał, więc jeżeli chcecie, to pod tym możecie pod tym filmem pisać, że chcecie jakąś grafikę na kanał, ja wam oczywiście zrobię. I też najważniejsze, podawajcie w komentarzu swój e-mail. Ja na ten e-mail wam będę przesyłał te grafiki, bo inaczej nie przyślę wam i nie będziecie mieli. Musicie napisać e-mail. Swój e-mail. Okej, przenosimy się do gry. Lachty. Blok skoczni 130 metrów, belka 8. Stumetrowy skok będzie. Bardzo szybko nagrywam. Trochę mi zacina, ale tylko troszkę, nie tak mi kiedyś FIFA 14 zacinało. Bo nagrałem Bandicamem, wiadomo, ścina trochę FPS-ów. Na lepszy program na razie nie chcę mi się ściągać. A widzicie w lewym górnym rogu, ile mam FPS-ów. Tak się mierzę od 22 do 29, tak gdzieś tyle FPS-ów może być w tej grze. Okej, już wychodzę. Chciałem wam właśnie powiedzieć, że następne filmy z tej gry będą nagrywane chcę na wersji demo, jeżeli nie chcę mi się kupować na razie. Właśnie to moje powtórki. Różne. A, nie mogę stary włączyć, bo muszę kupić wersję gry. Przepraszam. To by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. Cześć.